Cześć! Dzisiaj odcinek trochę letni, taki materiał archiwalny bardziej, z Teslą. Ja wróciłem właśnie z trasy Warszawa-Londyn-Warszawa Jaguarem XJ i nie zdążyłem tego jeszcze zmontować, no bo dopiero dojechałem do domu, a już trzeba dodać vloga. Film z Jaguarem już niedługo, a tymczasem zapraszam do oglądania filmu z Tesli. The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Dla wielu fanów czterech kółek, ryk silnika, zapach spalin, dźwięki, zapach spalonej opony, to jest kwintesencja motoryzacji. W tym samochodzie tego nie doświadczycie, ale nie można tego samochodu pominąć na osi czasu motoryzacji. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam Tesla Model S 90D, którą bardzo dobrze zna właściciel tego samochodu, Daniel, którego zaproszę przed kamerę. Pierwszy raz witam się z Wami na kanale Roberta. Dzisiaj Robert właśnie prosił, żebym pokazał i powiedział Wam przede wszystkim trochę o tym samochodzie. Co tu jest? Co tu mamy? Co tu jest? Tutaj mamy dużą przestrzeń bagażową, 5 foteli i ogromną moc, w skrócie. Ile koni? 525 koni jest od modelu, według dowodu. Jeszcze nie robiłem testu na hamowni, chociaż niedługo planuję, żeby dokładnie sprawdzić, jaką moc ma ten samochód. Powiedzieliśmy o mocy, ale tutaj ten typ samochodu wyróżnia niesamowity moment obrotowy, który zaczyna się... Tak, jest prawie 1000 Nm. I co jest dużym plusem w tym samochodzie, że ten moment obrotowy mamy dostępny od zera. Czyli nie ma żadnych przykładni, żadnych biegów, nic, tylko po prostu wciskamy gaz i od zera mamy 100%. Tutaj w tym samochodzie dużym plusem jest to, że bateria stanowi całą podłogę samochodu. Dodatkowo silniki są nisko umieszczone, co stanowi, że ten samochód ma rozkład masy 50-50, niski środek ciężkości. Czujemy się jak w pokarcie. Tak, i przede wszystkim szczepność na zakrętach jest bardzo dobra. Miałem okazję sprawdzić ten samochód, przejechaliśmy razem chyba kilka tysięcy kilometrów w trasie do Niemiec. Rzeczywiście było czuć tą przyczepność i mimo prędkości ponad autostradowej jechaliśmy 230 na godzinę, naprawdę... W Niemczech. Oczywiście, że w Niemczech. Samochód... Czułem się chyba najpewniej w tym samochodzie ze wszystkich aut, którymi jechałem. Podejdźmy jeszcze... bo chciałem Cię spytać o to, jak dokładnie rozmieszczona jest bateria. To jest mniej więcej od tego nadkola do tego nadkola. Ale jak widzicie na załączonym zdjęciu, bateria nie jest kwadratowa, tylko ma też takie wcięcia, które wchodzą gdzieś tam w koła. Możecie sobie zobaczyć. Jasne. Powiedzieliśmy o baterii, która gromadzi energię, która jest wykorzystywana do napędzania tego samochodu. No i kluczowe pytanie, czy w Polsce jest problem z ładowaniem samochodów elektrycznych? Ja uważam, że problem był jeszcze 2-3 lata temu, jak ja zacząłem jeździć Teslą. Dzisiaj już jest na tyle ładowarek szybkich i wolnych, że bez problemu możemy poruszać się po całej Polsce. Od wschodu do zachodu, od północy na północ, bez problemu wszystko zawsze jestem w stanie przejechać. To, co najbardziej mnie ciekawi, to wartość tego samochodu. Ile trzeba zapłacić za Tesla Model S? Wersję dzisiaj, jakbyśmy chcieli kupić nową Tesla Model S, możemy zapłacić od niecałych 80 tysięcy euro do 100 czy nawet ponad 100 tysięcy euro. Zależy euro od wersji. Jakie jest przyspieszenie w Tesli? Jaki jest Vmax? I inne takie najciekawsze rzeczy. Nie odpowiadaj mi. Ja zaproszę Was do środka i sprawdzimy to na trasie. Odpalamy go wciskając hamulec. I... właśnie widzimy... Tutaj jest aktualizacja, właśnie przed chwilą się pobrała nowa aktualizacja. I co? Mamy komunikat, że przez 50 minut zajmie maksymalnie ta aktualizacja, czyli przez ten czas auto nie będzie zdatne do jazdy, nie będzie można jechać. Ale jak już się zrobi aktualizacja, to dostaniemy nową jakąś funkcję. Ale nie wiesz, jaka nie to będzie aktualizacja. Dopiero się dowiem po aktualizacji. Mamy tutaj w manetce skrzynię biegów, tak jak w Mercedesie. Tak, na przykład. I cała manetka jest z Mercedesa. Identyczną manetkę spotkacie w innych Mercedesach. Pewnie w Maybachu, którym jeździłeś ostatnio, była taka sama. Dokładnie, ale w GTR-ze już była tutaj. Pewnie już. Manetka. Mamy tutaj opcję z szyberdachem, ale nie każda Tesla ma szyberdach. Nie, mamy trzy opcje. Mamy szyberdach, albo bez szyberdachu, albo z panoramicznym dachem. Generalnie w tym samochodzie mamy dwa tryby. Tryb
normal i tryb chill, które świadczą o mocy. Mocy, która przy normalnym trybie jest pełną moc, 100% samochód wykorzystuje, a przy chillu no, troszeczkę mniej, jest tak. Chill. Ja jeżdżę na chillu ze względu na to, że ktoś mi kiedyś powiedział i to się sprawdza, że przy chillu pedał funkcyjny, bo to się nazywa odpowiednio pedał funkcyjny, nie pedał gazu, jest głębszy, czyli mniejsza moc. Teraz jest tryb standard i wtedy płośki i różne części zawieszenia się mniej zużywają. Koszty zakupu Tesli wahają się w okolicach 500 000 zł plus minus. A jakie są koszty utrzymania takiego auta, nie wiem, miesięczne, roczne? Liczyłeś to kiedyś? Koszt to jest sprawa prosta, ponieważ kosztów tutaj utrzymania zbyt wielkich nie ma. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma Teslę z darmowym ładowaniem, no to nie płaci za prąd, więc największy koszt, czyli paliwo, odchodzi. Jak ktoś ładuje w domu, no to płaci sobie kilkanaście, czy 20, czy 30 parę złotych za pełne ładowanie, więc to jest koszt bardzo mały. Dodatkowo odchodzą nam serwisy. Na przykładzie mojej Tesli prawie 200 tysięcy ma przejechane i ani razu nie były wymieniane klocki hamulcowe ani tarcze. I mechanicy mówią, że do 250 bez problemu jeszcze dojadę. Bo to jest nie do wyobrażenia przy aucie konwencjonalnym. Tak. A cała magia jest w tym, że na przykład jadąc teraz 30 na godzinę odpuszczam i samochód sam hamuje. Tak. I dzięki temu oszczędzamy klocki. Dokładnie. A jak ubezpieczyciele traktują ten samochód? Jest jakaś wyzwyżka, jeśli chodzi o samochód elektryczny? To jest. Nie, generalnie to jest liczone od wartości samochodu, także z tego co ja wiem, ile płacą na przykład osoby, które posiadają model X, to jest, bo przy modelu S to jest około 10, no do kilkunastu tysięcy złotych. Rocznie. Przy modelu X spotkałem się nawet z osobami, które płacą ponad 20 tysięcy, gdzie samochód jest więcej wart. Także no to jest w granicach kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Jednak w tym samochodzie największą radość sprawia oczywiście przyspieszenie. Jedziemy teraz 30 na godzinę i wciskając pedał gazu, momentalnie to się dzieje, po prostu licznik wariuje i to jest niesamowite. Coś tam z tyłu lata, gdzieś tam słychać. Tak, mimo że zabezpieczone było wcześniej. Trzeba pamiętać zawsze, żeby wszystko zabezpieczyć, a na początku tego nie robiłem i często jakieś torby się walały, coś tam się zgniatało. A dzisiaj jak już wiedziałem, że Robert to będzie robił, bo to każdy robi, to już poukładałem ładnie w bagażniku. Teraz zobaczymy, jak przyspieszenie wygląda w trasie. Jedziemy 100 na godzinę. Przepraszam, tak? Chciałem powiedzieć, że zapomniałeś o ważnej rzeczy, czyli przed przyspieszeniem wszystkie rzeczy musimy ułożyć tak, żeby nam nie latały. Dzięki. Ten aparat i telefon zaraz będziesz miał pod siedzeniem. Teraz dopiero możemy przyspieszać. Okej, okay. Mamy 90 na godzinę i... Wyobraźmy sobie, że wyprzedzamy teraz ciężarówkę. Tak. Wyprzedzamy teraz ciężarówkę, wciskam pedał gazu za 3, 2, 1. 120, 140 na godzinę. Niesamowite przyspieszenie nawet przy tych wyższych prędkościach. Mimo wszystko uważam, że wpływa to pozytywnie takie przyspieszenie, takie mocne przyspieszenie, ponieważ w bardzo ciężkiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z czymś, gdzie trzeba chociażby z włączeniem się do ruchu. Teraz widzimy, że powoli nas coś wyprzedza z lewej strony i to samo dzieje się w czasie rzeczywistym. Na radarze widzimy aktualne położenie samochodów dookoła. A to, co na górze się świeciło przed chwilą i ten komunikat, to symbol, że przy autopilocie trzeba po prostu ruszyć kierownicą. Teraz zmieniamy pas. Kliknąłem, włączyłem kierunkowskaz, lekko ruszam w prawo kierownicą i patrzcie, nic nie robię, a samochód sam zmienił pas i będzie się trzymał tego pasa, tylko muszę wyłączyć kierunkowskaz. Genialne. Uważaj, bo to jest... To właśnie takie miejsca, gdzie naprawdę trzeba uważać. Ale mimo wszystko nie dotknąłem tej kierownicy, no tak. I sobie poradził, więc jestem pełen podziwu dla niego. I teraz przy bardzo mocnym skręcie, to był skręt o 270 stopni, poradził sobie wyśmienicie. Cóż to była za przejażdżka? Teraz, w tym momencie, mamy aktualizację Tesli, która potrwa mniej więcej 40 minut, 50 minut. I nagrywamy zakończenie dla Was. Niesamowity samochód. To naprawdę warto przeżyć. Kończąc nasze ujęcia, zapewne nie wyjaśniliśmy wszystkiego, nie rozwialiśmy wszystkich Waszych wątpliwości, dlatego tych, którzy są bardziej ciekawi, zapraszam na kanał. Każdy temat, który dzisiaj poruszyliśmy, jest zgłębiony u mnie na kanale, więc zapraszam Was serdecznie. Daniel Grzyb. Tak. Opis. Grzyb.
Grzyb! Przyspieszenie do setki w mniej niż 4 sekundy, prędkość maksymalna 250 i inne z tych rzeczy możecie przetestować na własnej skórze, ponieważ Daniel, jako partner wyprawy, którą organizuję, dziękuję Ci tutaj za partnerstwo, ale pół żartem, pół serio. Możecie wynająć testy u Daniela. Polecam wszystkim przejażdżki, które organizuję, czyli godzinne przejażdżki zapoznawcze z Teslą. Polega to na tym, że przez 20 minut robię szkolenie z zakresu użytkowania Tesli, z zakresu ładowania, wszystko co związane z eksploatacją codzienną samochodu. Następnie 40 minut możecie poprowadzić Teslę na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu. Możecie doświadczyć przyspieszenia, możecie doświadczyć autopilota. Także zapraszam, pod filmem pewnie umieścisz link do moich stron i tam będzie dostępne. Pytanie, ile kosztuje? 300 zł kosztuje taka przejażdżka i możemy się mówić w całej Polsce tak naprawdę, bo jeżdżę po całej Polsce i tam, gdzie będę. To teraz uwaga, pod presją kamery, tutaj drodzy widzowie, pragnę dla moich subskrybentów wytargować 10% rabatu. Czy uda mi się? Jest, byłem pierwszy. Okay. 270, widzicie. O, jak dobrze liczy. No, uważało się na matkę. Razem z Aizą żegnamy się. Dzięki wielkie jeszcze raz. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dokładnie tak. Trzymajcie się, do usłyszenia.